Cześć, w dzisiejszym odcinku, już drugim tej serii, będziemy mówili o przesuwaniu, poruszaniu się duszka. Więc mamy standardowego duszka i teraz wchodzimy w zakładkę ruch. Co możemy tu zrobić? Pierwszym komendą, która rzuca nam się w oczy, jest przesunięcie o 10 kroków. Jeżeli dwukrotnie klikniemy na jakiś blok, to automatycznie nam wykona. Także spróbujmy to zrobić. Jak widzicie, duszek tam się poruszył, ja to dwukrotnie kliknąłem, dlatego się poruszył dwukrotnie o 10 kroków. To wartość możemy zmieniać, na przykład 30 kroków, ewidentnie nam się poruszył dalej. Co mamy dalej? Mamy obrócenia o ileś stopni, to poruszę w następnym odcinku, w którymś z kolejnych odcinków. Będzie on podlinkowany w opisie oraz teraz wyśle wam się w prawym górnym rogu ekranu. Powinno wam się wyleć w prawym górnym rogu ekranu. Kolejną komendą jest idź do losowej pozycji lub do wskaźnika myszy. Możemy to przetestować. Klikniemy podwójnie. Jak widzimy, nasz duszek się przesuwa do różnych pozycji. Jeżeli damy mu, żeby szedł do wskaźnika myszy, to się nam przesunie maksymalnie na lewo, bo akurat tutaj mamy wskaźnik myszy. Dobrze. Kolejnymi komendami jest przesuwanie się do jakiejś pozycji X, Y. Jednak to też będziemy poruszać w następnym, ten temat będziemy poruszać w następnych odcinkach, czym są X i Y, czym są te wartości. Także to na razie zostawiamy. Fajnymi komendami jest lecenie do różnych pozycji. Na przykład można lecieć przez 1 sekundę do losowej pozycji, czy do wskaźnika myszki. Bardzo często to się przydaje przy różnych grach. Ustaw kierunek pomijamy, bo to jest związane z obrotami, a stopniami. X, Y, tak samo pomijamy. Kolejnymi fajnymi rzeczami są, jeżeli na brzegu odbi się. Czyli jeżeli byśmy mieli jakiś system do poruszania się duszkiem, który będziemy programować w którymś z kolejnych odcinków, to możemy łatwo się odbijać od brzegów. Można ustawić styl obrotu prawo-lewo. Co to znaczy? Nasz duszek może się, jeżeli na niego klikniemy, tutaj możemy go obracać. Jeżeli on się odbija od brzegu, to po prostu odwraca swoją pozycję w drugą stronę. Także możemy ustalić jego styl odbijania się, czy ma się obracać w prawo, w lewo, czy ma się w ogóle nie obracać, lub czy ma się obracać dookoła siebie. Dobrze, myślę, że to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam pomógł, no i zapraszam do oglądania następnych odcinków z tej serii. Do zobaczenia!